Halo, hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Gothic 3 Alternative. Problem jest taki tutaj, moi drodzy, że tak naprawdę ta modyfikacja się już bardzo szybko kończy, za momencik. Chyba nie możemy tutaj z Wilkiem pogadać, że idziemy, bo właśnie ją skończymy wtedy, więc lepiej by było jeszcze się troszeczkę porozglądać. No i z tego co wiemy, mamy do pogadania, w ogóle gdzie jest Diego, nie? Ale to mniejsza z tym na razie. Starosty się za bardzo nie dało zapytać. W każdym razie mamy tą trupę. Całą cyrkową grupę i podobno, że chyba na plaży teraz się pojawi jakiś koleś, który jeszcze nam może dać jakieś jedno zadanie, także żeby, nie wiem, może jeszcze jeden odcinek z tej modyfikacji zrobi, z tego dema, spróbujmy to jakoś rozciągnąć, chociaż nie wydaje mi się, że to jest jakieś długie i nawet to zadanie, czy nie wiem, zrobiliśmy dla tej trupy przysługę więc wcześniej, więc prawdopodobnie to by był ich warunek, żeby przyszli czy coś. Czyli lipa, bo to już mamy zrobione. Znaczy, no dobrze, nie? Ale okej. No a tutaj nie wiem, czy rzeczywiście go. Chyba tutaj miał być, z tego co wiem. Ale zaraz zobaczymy. Możemy przebiec się kawałek. Najwyżej, żeby zregenerować życie, się prześpię. No to kurde, jest trochę. To jest trochę porażka. Jednak. O, nie wiem, czy to ty, ale. Halo. Hoszam. Nie, no to jest Hoszam. I moment, z Hoszamem chyba. Nie mogę nic zrobić, mogę się zapytać, jak się mają sprawy. Sprawy, wiesz, pewnego razu miałem sen. Niby wpłynąłem na morze na połów nocą. Oglądam się na brzeg, a on cały w ogniu. Linia ognia zamiast horyzontu, to płynęła Myrtana. Zostałem sam na morzu i nie miałem gdzie wrócić. Nie było gdzie przybić. Dopadł mnie smutek i rozpacz. Obudziłem się i odtąd ten obrzydliwy nastrój dogryza mnie. Więc to takie sprawy. Gorzej chyba nie może być. No tak. A na dodatek mój partner handlowy gdzieś się zapodział. O. Jaki to był partner handlowy? I nie mogę się z ciebie zapytać. Obóz bandytów Lares nie żyje. Towary, ciul. No właśnie, jeszcze jest. To akurat nikt nie pisał, ale jeszcze jest taka sprawa przecież z tą. Co to było? Jakiś pierścień czy na szyi? No było jeszcze parę takich rzeczy pobocznych. Kompletnie nie mam pojęcia, gdzie tego szukać. Ten rybak tam, chyba że właśnie chodziło o tamto miejsce, nie? No można by spróbować tam przejść. Nawet tędy normalnie. Czyli będę tam płynął wkoło tej skały. Może to o tamto chodziło, ale chodzi mi o tego rybaka, który tam wypłynął tą łódką w morze, nie? I gdzieś tam się zgubił coś. No, to są jaszczury. Szczury się dało minąć. Wymikrować bokiem tutaj, wystrajfować. Chociaż, a to co? A to krepica? Krepicę można zarżnąć. Nie ma żadnego problemu. O Jezu, przycięło! Dlaczego? Dobra, zarżnięty. Niczego szczury. Nie znajdę. To pewnie, że tak. Może coś tu jeszcze znajdę, cholera, nie wiem. Halo, szczury. Młody. No i dead. Bardzo dobrze, to mi się podoba taka walka. Jakieś mięso. A, no tu się gdzieś wychodzi, ale nic tu nie ma. O, czekajcie, tu jest jakieś ognisko. A przy ognisku coś leży. Jakieś rzeczy. Wytrych. Kolejny. Pochodnia, jakiś miecz. Zwykły miecz. Smażone mięso, grog i surowe mięso. Dobra, czyli ktoś tutaj nie zdążył nawet dosmażyć obiadu i go zjadło. Pewnie topielce albo coś. Ciekawe, czy jestem w stanie sobie poradzić z topielcem. No, chyba jestem w sumie. Pielce nie są jakieś takie bardzo trudne, szczególnie jak mam jeszcze lepszy styl walki. Szansa nakryta. I tak dalej. No chodź. Bestio. Ej, zobaczymy. Najwyżej jak nie, to idziemy po prostu do tych kawalarzy. I tyle. No. O, proszę, nie trafiłeś, tak? Kurde. Ale spoko, da się go zabić. Chyba lepiej bocznymi. Czemu on się przez... do przodu? Dobra, mało mi bierze w ogóle. Jest skórzany. I patrzcie, zacząłem mieć nagle styl walki jakiegoś ciecia. Wędrownego. Dlaczego? Stracił mi się ten... nie no, doskonały stan. I nagle mam ten ciulowy styl. O co tutaj chodzi? To są zwykłe miecze, na które mam wojownika 30%. Czemu to się psuje? I to nawet podczas walki. Jak ja to zrobiłem? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra, no to tu wracamy i co? No nic tutaj nie znajdę. Chyba, że zagadam któregoś jeszcze z tych rybaków. Halo, to ktoś jest jeszcze? Są, dobra. Hej. Master, to byłeś ty? O, byłem w obozie bandytów. No właśnie, zobaczymy, co ty tutaj zrobisz. Byłeś tam, naprawdę? A widziałeś może Mirlesa? Niestety, widziałem. I co z nim? Żyje, zdrów? Co mówił? On zginął. Zginął. Nie jest miłe na stare lata dowiedzieć się o takim nieszczęściu. Mam nadzieję, że nie z twojej ręki. Nie zupełnie.
Wiesz, mimo wszystko oddzięczę się. Zła wiadomość to też wiadomość. Przecież mógł cię zabić. Broniłeś się. Weź ten pierścień. Słuchaj, idź na przylądek, co jest dalej wzdłuż brzegu. Zobaczysz tam duże, samotne drzewo. Pod nim w dzieciństwie obyliśmy się z Mirlesem. Włóż pierścień równo o północy i ukaże ci się skarb. Będzie twój... Co? Nie wiem, czym na nią zasłużyłem. Jednak zasłużyłeś, nie martw się. Teraz mnie zostaw, muszę pomyśleć. The fuck? Równo o północy, to będzie trudne. Pierścień Mastara. Jest jakieś drzewo samotne, ale to... Zaraz, oczywiście już mi to, ta informacja wyleciała drugim uchem i nie wiem dokładnie, gdzie mam iść. Ale nie, tam nie mogę dalej iść, nie? Chyba, zaraz, ja sobie to zobaczę. Zaginiony artysta, nie. Super, powinni to dać jako zadanie czy coś, jako jakieś informacja ogólna. Cokolwiek. Wykonałem zadania tylko dwa, super. Wszystko resztę spieprzyłem, świetnie. Jestem dobry w te gry i wszystko. Nieważne, dobra. Idziemy w każdym razie i tak w tę stronę. Znaczy w sumie nie do końca w tę stronę. Tutaj nie ma drzewa. A ja wiem chyba, które drzewo chodzi. Znaczy wydaje mi się, że wiem. Bo jest takie charakterystyczne faktycznie. Większe drzewo. Bo to nie chodzi raczej o takie malutkie drzewka, nie? Tylko takie drzewo, po którym rzeczywiście można się bawić, coś tam biegać. To właśnie jest... O, chyba to jest to, które widać na horyzoncie, czy nie? Albo to jest to... Tam zabijałem jakichś kryopijców czy coś takiego. Także być może o to chodzi. Kurde, no i ta kondycja. Dobra, napiję się, bo to już w sumie na co mam tracić tę kondycję? Nie wiem, napiję się tyle. I to jest po prostu 50%. No i biegnij. I to się tak szybko traci. Bez sensu. Tyle. Taka buteleczka. I to jeszcze stoję teraz, nie? Nie mogę... Bez sensu, naprawdę. No, wydaje mi się, że chodzi o tamto drzewo, nie? Dokładnie to tutaj, co widzimy. W ogóle muzyka oczywiście, urwało muzykę, jest taka... Ktoś mi wbił do domu i coś gada? The fuck? Nie, to chyba nie, złodzieje. Nieważne, dobra, biegniemy jeszcze raz. Czemu nie ma muzyki? Halo? Tu się powinna uaktywnić, jestem w wiosce rybaków. A Jezu, to są pełzacze, ale to nic, pełzacze też można jakoś ominąć. Nie wiem, czy bym dał radę, bo w sumie, znaczy, to jest jakiś pełzacz, który tworzyli tutaj, no, twórcy tego moda, więc być może on ma po prostu mniej życia i tak dalej, może jestem w stanie sobie z nim poradzić. Tak czy siak, być może to jest to drzewo, chcę po prostu sprawdzić, czy jest tam coś, jakiś element, że mógłbym tam coś włożyć właśnie. Jeżeli tak, to po prostu można tu faktycznie przyjść o północy. Polna jagoda. Miecz się pojawia, jakiś u góry napis. No nic, dobra, pijemy to. O, jest muzyka w końcu. Zapisujemy, poklikam tu sobie. Nie, wydawało mi się, że to o to chodzi, ale... Być może właśnie nie. Fajne by było, bo to przy tym drzewie się naprawdę można bawić. Wchodzisz sobie na górkę, w zimie zjeżdżasz na sankach. W lecie, nie wiem, też się jakoś tam bawisz i już. Dobra, swoją drogą, tutaj mamy tych kawalarzy, także też z nimi zagadam od razu, jak jestem. Mogę się potem przespać do północy czy coś i spróbować przy tym drzewie. Kurde, no wygląda zarąbiście, jak takie drzewo konkretnie pod to. Mam ten pierścień tam włożyć, nie założyć na siebie i stać przy drzewie, tylko chyba mam włożyć go gdzieś. Równo o północy, powiedziałem, to ciężko, można spać do północy i zanim potem dojdę od łóżka, to troszkę zejdzie. Ty jesteś kapitanem, halo. Zaproś do wsi. Starosta rybackiej wsi zaprasza was do siebie. Chcę, abyście urządzili wielkie święto. Taka to nasza praca, sprawić ludziom przyjemność. Ale przywoływacze też lubią, kiedy im przyjemnie, dlatego koncert w pełnej wersji, no dobra. I co, już tyle? I pójdziecie? Do zobaczenia. To już koniec? Co to za jakieś... Co ja to wcisnąłem teraz? Ten się go z ekranie wziął i wyparował. To nie był zwykły leśny obłąkaniec. Och, trafiłby on na mnie. Posiekałbym go na drobne kawałki. To już pytałem. Cholera, muszę znowu zabrać telefon. Małe ZW. Uff, dobra, jesteśmy z powrotem. Co ja tutaj, za czym ja stanąłem? Czy ja z tobą już gadałem? Halo, Marina. Nie obchodzi mnie nic stąd za bardzo. I jeszcze ewentualnie Scutia. Hej, ty! W którym się chyba... Przecież to po twoim śladzie... Aha, ale...
Wynoś się, dobra, spoko. Okej, to była może jakaś jego babcia czy coś i mu tam zginęła. Na szczęście już ciało usunęli, także tutaj nie przeszkadza za bardzo. Dobra, no i nie wiem co zrobić z tym, kurde, pierścieniem pierniczonym. Spróbuję go założyć, czy ja go mogę na przykład założyć? Halo? Mogę. No dobra, niech sobie będzie założony, powiedzmy. Tutaj, on tam siedzi, ale tu nie ma łóżka. Prześpimy się do tej północy, już niech będzie. Zregeneruje się to przyspieszenie, to... Jezu, ten tu śpi znowu cały czas, co za gość. Nie wiem, cały dzień. Oj, koniec, super. I animacja, i jeszcze raz. No to wiecie, przedłużam sztucznie ten czas, żeby... żeby wynocha z mojego łóżka! Sorki, dobra. A, położyłeś się na drugim, świetnie. A zaraz, gdzie ja się przespałem? Boże święty. No, przedłużam ten czas odcinka, nie? Halo? Wstawać? Wstawaj. O, elegancko. W trójce się tak nie dało i to był błąd. Tu na szczęście jest taka możliwość. Chyba, że do wieczora i potem parę godzin, to może tak trzeba robić, a kłopota, nie chce mi się czegoś takiego robić. Trudno, zobaczymy, czy tak się uda. Nic nie widzę kompletnie. Wlezę w coś. No, dobra, poczekaj, jest to drzewo. Biegnij. Run Forest. A tam jak się minutę spóźnię, to nie powinno być takiej różnicy, no już nie przesadzajmy, Boże. A jak jest, no to po co? Jest tylko gra i w ogóle... Normalnie się to powinno podchodzić i koniec. Nie wiem, nie mogę tu kliknąć. Sprawdźmy tylko szybko. No jest, no bo jest 8 po, nie? No ale to wiadomo, że to ciężko będzie tak trafić na idealnie. Ło! No chyba go... Co to niby za skarb jest, tych chamie głupi. Okłamał mnie, oszukali mnie znowu. Halo, ała. Mały szkielet, to weź się kurde ogarnij. Zabiję cię. Wiesz o tym? Nie masz szans. I co, z tego szkieleta skarb wypadnie czy co? Może się pojawił gdzieś z drugiej strony tego drzewa czy coś. Ale mnie gość normalnie wrobił, nie? Czy nie wiem. Dziwna sprawa, no szkielet, miał się skarb. Chyba, że jak tego idealnie nie zrobię, to się pojawia szkielet. A jak zrobię to idealnie, to się pojawia skarb. To jest taka możliwość jeszcze. Dobra, ostatni cios. Ale to 150 doświadczenia za takie pojawianie się szkieletu, to powiem, że opłacalna inwestycja, więc też... No i zobaczmy. Skarbu nie widzę. Powiedzmy, że zdajemy go. No i teraz widzicie? Nic. Czyli to już załapało, czyli ten kolom mnie oszuka. O tym, ale mu pójdę zaraz w piernicze. Ale będzie rzeźnia, naprawdę, obiecuję. Znaczy nie, dobra, zobaczymy co on powie. Może nie wiedział, może ktoś mu taką historię sprzedał i tyle. A czy pełzacze nie śpią w nocy? Cały czas muszą łazić tu w kółko. Ogólnie chyba niektóre potwory jakoś tak... Znaczy na pewno sierwojad ma, nie wiem, kretoszczur chyba też. Krwiopijca, nie wiem, też się chyba kładzie jakoś na ziemi, że śpią po prostu niektóre potwory w nocy. Niektóre tylko łażą. Bo nie mogą zasnąć. Dobra, idziemy tu, żeby zrobić jasność. Przywrócono punkty trafień, 80, dziękuję. No i cóż, biegnę znowu i kondycja, ja pierniczę. Ech, to jest trochę denerwujące naprawdę, ale... Ale gdyby to, wiecie, no to było demo, nie? Tam jakby pracowali pewnie nad tym dalej, to takie sugestie, takie uwagi od graczy prawdopodobnie by były i może by to pozmieniali, nie? Że po pierwsze dłuższe bieganie, no bo jak można się 100 metrów przebiec i... No ja wiem, że kondycję można ćwiczyć, ale no... Już nawet w tym Gothiku 3, nie mówię, że to ma być tak jak w Gothiku 3, no bo to jest jakby i tak alternatywna wersja, ale no tam przynajmniej się dało trochę podbiec dalej, nie? I to było dobre, bo duże światy, duże tereny i właśnie trzeba trochę pobiegać. No ale jednak się kończy, więc potem trzeba odpocząć, albo się napić wody, albo czegoś, co właśnie przywraca tej kondycji dużo, 50%, 100%. A nie, no tutaj też mam takie coś, co przywraca, ale no za szybko się kończy, więc taka lipa. No ile załadowałem, tyle. Jeszcze kliknięcie shifta zatrzymuje tę postać lekko i zanim ona zacznie biec jeszcze to... No, troszeczkę są tam jakieś milisekundy kolejne stracone. Dobra, dziadu, głupi. Zaraz ci tu wbiję siekierę między oczy. Tam jest. Wepchnę cię do morza i tyle. No, co masz do powiedzenia? Hej, ty! No halo. Co, udajesz, że nie słyszysz?
Chciałeś mnie zabić. Tak, chciałem to zrobić. Przemyślałem sobie i żałuję tego. Wybacz mi, jeśli możesz. Byłem wściekły i chciałem się zemścić za najlepszego przyjaciela. Ale on sam obrał taką drogę. To była jego decyzja. Jeśli chcesz, możesz mnie to wykończyć. Nie będę się opierał. Moje dni są policzone. Moje serce bije już ostatnie sekundy. Jeśli mnie nie zabijesz, to i tak wkrótce umrę. A gin, kurde. Niech ginie. Niech tak będzie. No i zarąbiście. Koniec. 200 doświadczenia. Zardzewiały miecz. Nie daje się do ostrzenia. O kurde, nawet taka jest jakaś ranga tutaj sytuacji. Dobra, no i gość zginął. Ale nie to było głupie, no bo przecież ja nie zabiłem tego jego kolegi, Mirlesa. Tylko Lester, no co ja miałem zrobić? Ale tam nie było nawet opcji dialogowej, żeby z nim... Powinno być właśnie, to by było dobre. Nie jakiś tam, może Lester przyjść, nie? Tam ewentualnie zabić wszystkich oprócz Mirlesa czy coś takiego. I to by było dobre. I właśnie powiedzieć temu Mirlesowi, że by nas wypuścił, czy coś by nam pomógł. No tam można takie rzeczy kombinować fajnie. Chyba, żebyśmy wcześniej nie dotarli na te plaże i wtedy już by się odbyła rzeźnia. Ale ja tu dotarłem i wiedziałem, że Mirles, więc kurde no. Trochę lipa wyszła, ale jest. Dobra, zrobię tutaj małe cięcie, bo w sumie trochę tej drogi jest, ja nie mogę biegać, także ciach. No i dobra, jesteśmy w wiosce, także porozmawiałem jeszcze ze starostą, powiedzą mu, że tam ta ekipa przyjdzie prawdopodobnie. A nie mogę, to nie wiem, tam nie było nic więcej do gadania, także po prostu przyjdą i tyle i sobie tutaj czekajcie na nich i będziecie, nie wiem, świętować to, że wasza córka się nie odnalazła, nie wiem, jakieś takie dziwne to. No i pogadam z wilkiem w takim razie jeszcze. Halo, zapiszę sobie tutaj tak o, może jeszcze coś porobimy kiedyś. No właśnie, idziemy. No i jest, proszę bardzo, tłumaczenie, tak jak mówiłem, wszystko się zgadza. No i cóż. To się zacięło, czy... Ciekawe. Powiem tak. Program Gothic 2 nie odpo... To co, idziemy? Dobra, czyli tam były napisy, ale... Przyjacielu, czeka cię nowy świat, więc nie ma co zwlekać. Naprzód. Do zobaczenia. I dobra, i tu jest taka końcówka, a przy okazji miałem jakiś wpis w dzienniku, którym jest koniec gry. Aha, szanowny graczu, przyszedłeś wersję demo, co dalej będzie z bohaterem, kogo spotkam w swojej drodze. Tego wszystkiego dowiesz się wkrótce, no na pewno. A na razie możesz ponownie wrócić do świata gry i odkrywać go, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Do następnego razu. Rusakow. Drogi przy... Rusakow. Drogi graczu, gratuluję ci ukończenia podstawowego, popularnego wątku demo. Spodobała się gra albo nie, tego nie wiem, ale chcę wierzyć, że wszystkie moje... siły włożone w jej stworzenie nie były daremne. Czekaj na ciąg dalszy, okej. Okay. To Danado jakiś. A temu twórcy fabuły nie chciało się tu cokolwiek napisać. Długo wykręcał się słowami. I co mam napisać? Nie bardzo wiem, ale głuptas. Dobra. I Velikan. No cóż. Tak długo czekaliście na to demo, aż wreszcie zostało ukończone. Mamy nadzieję, że nasze wysiłki nie poszły na marne i otrzymaliście choć trochę przyjemności. Proszę o cierpliwość i czekajcie na kontynuację na razie. No właśnie, no tutaj jest taki problem, że właśnie tej kontynuacji to nie będzie jak na razie. I chyba, że zrobi ją prawdopodobnie może ktoś inny, to wtedy możemy coś pomyśleć. Krótkie podsumowanie. Pomysł jest okej. Świat, no to może ta wioska nie wygląda jakoś super najlepiej, ale to jest kwestia też doszlifowania. Zawsze to jakiś pomysł. Halo. Czy to normalne? Dziwne. No dobra, nieważne. Więc tutaj no, kwestia paru budynków jeszcze może jakoś inaczej, jakieś inne ustawienie, bo nie wygląda jakoś super najlepiej. Po prostu jest dużo takiego placu wolnego, nie? Raczej bym się chyba bliżej budował. Co oni tu robią? Tańczą? Nie wiem. Takie dużo niezagospodarowanego miejsca. Przez środek można by było coś walnąć, nie wiem, takie zrobić jakieś korytarze. Ale okej, okay, pomysł jest spoko. Jakaś wioska rybacka, no jakiś tam obóz bandytów, jakiś, no jest, jakby pomysły są okej, okay, tylko że trzeba by było jeszcze zrealizować. Ale niektóre pomysły, na przykład to z kondycją, no jest też okej, okay, ale na troszkę innych warunkach jakby była, to byłaby na pewno dużo lepsza, więc tyle mogę powiedzieć od siebie. To, że się psują bronie, jest ok, jeżeli da się je ostrzyć potem, to w porządku, można takie coś zrobić. Też podział tych broni jest ciekawy, że jest tutaj tego więcej. I też nie jest to najgorsze rozwiązanie, tylko widzę, że nie mamy tutaj w atrybutach właśnie tej... co to było? A, młotek koszama. Tej kondycji właśnie w atrybutach, ale zaraz, czy ja mogę iść? Tak, jeszcze sprawdzę. Do tego magazynu nigdy nie wszedłem na przykład.
Może się będzie dało wejść jakoś kiedyś. Albo zaraz wejdziemy na cheatach. Zobaczę, czy tu się da jakoś... Nie, tu się nie dało. Tu się płaciło kasę. Już mi się teraz przypomniało. Dobra, wpisujemy Marwina. I po prostu zobaczymy, czy tu jakichś easter eggów nie ma. Siup. Są chrząszcze. Kufrów nie ma. Żadnych. Tam są jakieś, tak? Jest kufer niby. To może jakoś tu się da wejść. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, ok. I mamy tutaj 5 ryb i 100 złota. No to fajne, macie zapasy. Ogólnie spoko. A tu już trzeba mieć akurat klucz. No dobra, i tu mleko. Czyli to taki magazynik. Wiadomo, w skrzyniach niby coś jest, nie? Także ok. Dobra, wyłazimy stąd, żeby nas nie zaczepił. Więc no powiedzmy, że mi się podobało, aczkolwiek niektóre rozwiązania mogłyby być lepsze. Pomysł jest dobry, wykonanie trochę gorsze. Nie zobaczymy niestety, co z tego wyjdzie dalej, ja chętnie bym się przekonał, bo można to by było naprawdę rozwiązać. Znaczy, to i tak trzeba by było podzielić, bo sam silnik Gothica 2 i tak nie wytrzyma tak wielkiego świata, jakby był w Gothicu 3, więc trzeba by było to jakoś podzielić przełęczami jakimiś, czy coś, ekranami ładowania. To nie byłby jakiś problem, bo by się gdzieś zrobiło po prostu i tyle. Raczej to nie jest jakieś ciężkie. Nordmar ciekawie jakby wyglądał, nie? Valant, wszystko. Dobra sprawa, takie mówię, takie moje dawne marzenie, żeby nawet teraz jakoś przekonwertować cały teren, o Jezu, z Gothica 3 do Gothica 2. Znaczy wiadomo, to nie jest, no wytrych, to nie jest proste, nie da się tego tak przekopiować, ale po prostu jakoś to odtworzyć. Dubbing mamy, dialogi mamy, zadania mamy, wszystko mamy, więc wystarczyłoby to tak po prostu na tym silniku, bo ten silnik jest taki kochany, nie? Taki stary, fajny, nostalgiczny i w ogóle. A z trójki już niestety jest, znaczy niestety, no też ma swój urok, ale jest no troszkę inny. A, tak głupio łażę jakoś, gadam i gadam w sumie już bez sensu, także dajcie znać wy w komentarzach, jak się wam podobało to, ta modyfikacja, czy może sami przechodziliście, może odkryliście coś ciekawego, może jakieś easter eggi, może byliście gdzieś dalej w lesie, czy coś w tym rodzaju. I cóż, no piszcie po prostu i tyle, czekam na komentarze. I żegnam się z wami. Puszczę wam na koniec jeszcze kredyt z tłumaczenia, bo coś tam przycięło i nie szły, więc w postprodukcji się je po prostu doda. Trzymajcie się i cześć, do zobaczenia w kolejnych modyfikacjach. Na razie.